Tym razem nie będę kroił elektronicznych zwłok, więc ten odcinek nie będzie w klimatach prosektorium, a zamiast tego opowiem wam historię o 30-kilogramowej, ufaj danej kilkuletnim magazynowym kurzem walizce, którą dorwałem w te wakacje na giełdzie elektronicznej. Kilkanaście zabrudzonych ścierek później uznałem, że mogę przejść dalej, by po przedstawieniu wielkiego, wpijającego się w rękę uchwytu, otworzyć wieko będące jednocześnie dość nietypową, prawdopodobnie odporną na zachlapania klawiaturą i przedstawić wam mobilnego sprzęciora marki Sofratest, model PC6000. Pewnie nie jeden z was by mi uwierzył, nawet gdybym powiedział, że po podpięciu do tego sprzęciora odpowiedniej anteny za jego pomocą byłbym w stanie dostać się do systemu, którego świat mógłby się bać. Jednakże, o ile w kwestii modelu tego sprzęciora Gogiel pokazuje same bzdury, to już po wpisaniu samej marki kieruje na stronę pamiętającą czasy pierwszych Internet Explorerów, a z której można dowiedzieć się, że firma ta specjalizuje się w nieniszczących, bo bazujących na ultradźwiękach i prądach wirowych badaniach jakości materiałów i spoin, głównie dla przemysłu, więc podejrzewam, że sprzęcior ten jest jednym z ich pierwszych mobilnych systemów przystosowanych do tego typu zadań. Z przodu, oprócz wspomnianej przeze mnie dość specyficznej klawiatury, można dostrzec jeszcze mały kineskopowy ekran, włącznik zasilania, dwie bliżej niesprecyzowane lampki oraz tajemnicze otwory i kratka, która może skrywać zarówno głośnik, jak i wentylator oraz stację dyskietek, o której zapomniałem wspomnieć w pierwszej wersji tego filmu. Z tyłu po odkręceniu dwóch niewymagających śrubokręta śrub i zdjęciu osłony ukazuje się znajomy posiadaczom pecetów widok, choć część gniazd na widocznych tu śledziach od kart jest nawet dla mnie czymś nowym, więc podejrzewam, że są to złącza, do których były podpinane przetworniki ultradźwiękowe sond i inne elementy aparatury badawczej, a ten zapięty wtyczką śledź może być łącznikiem między kartą graficzną a wbudowanym monitorem. Mógłbym teraz spróbować włączyć sprzęciora, lecz od sprzedawcy wiem, że ten leżał wiele lat nieużywany, więc podejrzewam, że próba uruchomienia go mogłaby spowodować uszkodzenia jeszcze większe, dlatego też najpierw przejdę do kolejnej części filmu, w której pokażę wam, co kryje wnętrze. Aby przedrzeć się przez skorupę, wystarczy typowy, używany do serwisowania pecetów śrubokręt krzyżakowy, za pomocą którego można wykręcić cztery trzymające górną pokrywę śruby i ją podnieść. Środek w porównaniu z stanem zewnętrznej części wygląda rewelacyjnie i pierwsze, co rzuca się w oczy, to komputer z potężnymi kartami i jego peryferia, czyli stacja dyskietek oraz dysk twardy. Choć bohater odcinka jest pecetem, to jednak jego konstrukcja różni się od tego, co można było spotkać u typowego użytkownika nawet w tamtych czasach, bo płyta główna, którą chyba powinienem nazwać raczej płytą matką, zawiera tylko przyłącze do zasilacza, śrubowe zaciski dla zasilania peryferiów, rząd slotów typu ISA czy niewykorzystane tu złącze klawiatury, natomiast właściwy komputer jest upakowany na tej niepozornej karcie, która na swoim pokładzie ma procesor 386 wyprodukowany przez AMD, wspomagający go w obliczeniach matematyczny koprocesor, pamięć RAM jeszcze w modułach typu małe SIMy, BIOS czy kontrolery peryferiów, takich jak stacje dyskietek, dysków twardych, drukarki, złącz szeregowych, o dziwo nie tylko klasycznego COMa. W pozostałych slotach zostały umieszczone karty, z których ta po prawej stronie to karta graficzna, natomiast po lewej to prawdopodobnie autorskie konstrukcje. Na razie nie będę ich wyjmował, ale też nie będę włączać sprzęciora bez sprawdzenia kondycji zasilacza i monitora, do których oględzin dodatkowo należy zdjąć trzymaną przez cztery śruby stalową osłonę. Tutaj już musiałem użyć płaskiego śrubokręta i cieszę się, że tam zajrzałem, bo jak widać z płytą główną monitora były problemy małe.
Po zamocowaniu jej na właściwym miejscu mogłem przejść do próby z zasilaniem, ale wiedząc, że niektóre elementy izolujące w zasilaczu mogły stać się przewodnikami, na wszelki wypadek postanowiłem odpiąć płytę matkę komputera od niego i włączyć sprzęciora, wiedząc, że tego typu zasilacze jeszcze mogły pracować bez obciążenia. A ponieważ bezpieczników nie wybiło, a ten okazał się sprawny, postanowiłem podpiąć go do płyty głównej, co nie było prostym zadaniem, i odpalić. Tak efektowny pokaz mogą zafundować pasjonatom starych kompów tylko kondensatory tantalowe, a tych na tej karcie jest całkiem sporo, więc na razie postanowiłem ją tylko wyjąć i spróbować ponownie włączyć sprzęciora, by sprawdzić, czy się podniesie. I ten po dwóch resetach nawet to zrobił, ujawniając przy okazji fakt obecności kolorowego monitora oraz jego problemy z wyświetlanym obrazem. Jednak tym zajmę się później, bo poważniejszym od niego w tamtym momencie był komunikat o wyczerpanej baterii CMOS, przez co komputer nawet nie spróbuje odpalić systemu operacyjnego. Starsze pecety nie posiadały pamięci flash do przechowywania ustawień maszyny, jak to jest we współczesnych konstrukcjach, a zamiast niej tę rolę pełnił układ z podtrzymywaną bateryjnie statyczną pamięcią RAM, dlatego też kiedy ta bateria jest wyczerpana, jakiekolwiek próby zmiany ustawień komputera, chociażby w zakresie informacji o zainstalowanym dysku czy stacji dyskietek, są skazane na niepowodzenie. Rozwiązanie jest oczywiste, wymiana baterii, tylko w przeciwieństwie do współczesnych konstrukcji, w tych raczej nie stosowano wygodnych do serwisowania rozwiązań, tylko albo na płycie był wlutowany akumulator, który mimo że był praktyczny, potrafił po latach sprawić poważniejsze problemy, o których swoją drogą parę lat temu opowiadałem w odcinku o tajemniczej karcie, albo też, tak jak to jest w tym przypadku, bateria ta jest zalana w tej pełniącej też rolę układu zegara rzeczywistego kości. Nie wnikam, czy producenci stosujący tego typu wynalazki zakładali, że tego typu komputery po kilku latach wędrowały na złom, czy też sprzedaż tych układów w ten sposób nakręcali, bo nie mam zamiaru wymieniać tego układu, tylko najpierw go zdemontować, a następnie, jak już będę miał swobodniejszy dostęp do obudowy, zhakować. W sieci można znaleźć sporo informacji, jak to zrobić, więc nie będę rozwodził się zbytnio w tym temacie, ale powiem, że spód tej kostki jest standardowym układem scalonym, którego część nóżek jest do góry wygięta, a dwie z nich do zalanej baterii podpięte, więc trzeba się do nich dostać, przebijając przez plastikową obudowę, w czym pomoże szlifierka precyzyjna. Jak już uda się przedrzeć przez plastik i odsłonić te piny, można sprawdzić kondycję wbudowanej baterii, która w tym przypadku o dziwo jeszcze jakieś napięcie dawała, jednakże docelowo zalecam też odpiłować jedną z jej końcówek od scalaka, aby nowej baterii dodatkowo nie rozładowywała. Teraz po oczyszczeniu wystarczyło do odsłoniętych nóżek przewody przylutować, a żeby późniejsze serwisowanie było trochę łatwiejsze, dobrze będzie gniazdo na takie baterie zainstalować. Po wlutowaniu układu na miejsce, złożeniu sprzęciora i wpięciu nowej baterii, mogłem go włączyć, by usłyszeć takie dźwięki, których źródłem okazała się wtyczka od klawiatury. Po jej ogarnięciu mogłem wreszcie doprowadzić do względnego porządku ustawienia w BIOSie, czyli skonfigurować podpięty dysk twardy, ale żeby nie było za łatwo, w tym BIOSie nie da się go automatycznie wykryć i skonfigurować, tylko trzeba ustawić jako dysk użytkownika i wszystkie, na szczęście opisane przez dobrego informatyka na przyklejonej do dysku karteczce parametry, przepisać. Po zapamiętaniu ustawień, jak gdyby nic, wystartował system MS-DOS i wyświetlił menu uruchamiania, z którego można uruchomić zarówno dość specyficzne aplikacje, z których tylko jedna wydaje mi się cokolwiek mówić, oraz dobrze znany z tamtych czasów Norton Commander, czy po prostu też wyjść do DOS-a. Co ciekawe, na dysku jest też Windows, ale do niego może wrócę później, jak wygrzebię z czeluści myszkę na złącze typu COM, bo teraz przydałoby się wrócić do karty i wymienić na niej wybity kondensator, który, patrząc na nagrania i parametry pozostałych o tych samych gabarytach i kolorze, najprawdopodobniej miał pojemność 10 mikrofaradów i maksymalne napięcie 16 V.
Tak się złożyło, że akurat miałem kilka zapasowych sztuk, więc postanowiłem go wymienić, a następnie kartę zainstalować i jeszcze raz sprzęciora z nią odpalić, spróbować. W ten sposób to pewnie jeszcze kilka razy nakręciłbym tak efektowne starty maszyny, więc myślę, że lepiej zmienić taktykę na taką, by bazując na rozpisce pinów złącza ISA, sprawdzać rezystancję linii zasilających. W ten sposób ustaliłem, że linia 12V ma obciążenie w okolicy 1 Ohma, więc zawężyłem obszar poszukiwań kolejnych potencjalnych winowajców, co być może trochę odciąży budżet, bo jeśli jeden taki kondensatorek niecałą złotówkę kosztować potrafi, to przy tej karcie niemały koszt trzeba będzie ponieść na całościowy recapping. W każdym razie, streszczając historię, jeszcze 20 sztuk zamówiłem, oprócz 3 wybitych dodatkowych 12 innych wymieniłem, a po ich wymianie rezystancja na linii 12V chwilę po podpięciu ohmomierza rosła do wysokich wartości, co jest raczej efektem ładowania kondensatorów obecnych na tej linii i tym samym zjawiskiem jak najbardziej oczekiwanym, więc spróbowałem jeszcze raz odpalić sprzęciora z kartą i... Choć tym razem żadna część nie eksplodowała, to jednak w najdalszej od śledzia okolicy kilka ścieżek się przypiekło, a jedna wyparowała. Podejrzewam, że winowajcą może być któryś z pozostałych kondensatorów, który nie eksplodował, a dla odmiany robi zwarcie, a upieczona linia zasilająca nie biegnie bezpośrednio z magistrali, a na przykład z wyjścia regulatora napięcia czy przetwornicy. Dlatego też taktykę jeszcze raz zmieniłem i już nie na linii zasilania, tylko między końcówkami każdego z podejrzanych kondensatorów opór mierzyłem i kolejnych kilka wymieniłem, włącznie z tym razem żółtym, ale oryginalnym egzemplarzem, który najprawdopodobniej okazał się sprawcą zamieszania. Po wymianie kolejnych 5 sztuk, rekonstrukcji przewalonych ścieżek, wpięciu do kompa i uzyskaniu takiego rezultatu, wiem, że autorska, naszpikowana przetwornikami, wzmacniaczami i jeszcze przez producenta hakowana konstrukcja będzie wymagała pełnego recappingu, podobnie jak większość pozostałych komponentów w tym komputerze, ale na razie musiałem zająć się kolejnym niespodziewanym wyzwaniem, które dla mnie maszyna przygotowała. Jakby nie patrzeć, komunikat błędu kontrolera dysku wygląda groźnie, ale wcale nie oznacza, że będę musiał wymieniać trudny w zdobyciu układ na centralnej karcie, bądź też ratować się dodatkowo z takim układem, bo problem równie dobrze może tkwić w niekontaktującym kablu, jak i w samym dysku, po którego testowej wymianie na inny, który miałem pod ręką, komputer przestał straszyć tym komunikatem i próbował butować system. Wychodzi na to, że twardziel z jakiegoś powodu przestał z maszyną współpracować, co też nie jest dobrą wiadomością, bo zawarte na nim dane z pewnością są unikalne, więc muszę go uratować. Pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to 2 kondensatory blisko gniazda zasilania, z których jeden jakby pękł, dlatego też pierwsze, co zrobiłem, to zdemontowałem płytkę i je wymieniłem, a tester przy tych, co wylutowałem, dał nadzieję na przełom, lecz niestety po podpięciu do kompa jego nie było. Ponieważ sam komputer po odpaleniu też hałasuje i właściwie nie słychać, co się z dyskiem dzieje, postanowiłem podpiąć twardziela do zasilacza laboratoryjnego i pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to słyszalne startowanie talerzy, a chwilę później dysk się wyłącza. Nie ukrywam, zaskoczył mnie brak jakichkolwiek dźwięków aktuatora, więc wpadł mi do głowy pomysł, że ten mógł się zaciąć, dlatego konstrukcją energiczniej ruszyłem i... dysk jakimś cudem ożywiłem. Jako że udało mi się ponownie sprzęciora odpalić, a może okazać się, że następnym razem nie będę miał tyle szczęścia, to postanowiłem zrobić backup, do którego chciałem użyć gadżetu zamieniającego kartę SD na dysk twardy, lecz wszelakie próby jego skonfigurowania z tym komputerem kończyły się niepowodzeniem. Przypuszczam, że problem tkwi w formacie dostępu do dysku wspieranym przez BIOS, używający jeszcze adresowania typu CHS, a magiczna płytka wspiera tylko logiczne bloki, więc być może problem rozwiązałoby uaktualnienie BIOS-u, na który ze względu na unikalność tej konstrukcji nie miałem większej ochoty, więc finalnie postanowiłem jako drugi podpiąć dysk, który już wcześniej był podpinany i poprawnie wykrywany.
O ile na magicznej płytce było gniazdko pozwalające skorzystać z zasilania stacji dyskietek, to w tym przypadku musiałem jakoś rozwiązać problem zasilania dwóch dysków twardych, mając tylko jeden molex, a ponieważ jak na złość kabelek rozgałęziający, który jestem pewien, że gdzieś mam, postanowił się pobawić ze mną chłowanego, to finalnie skorzystałem z wykałaczek i rozwiązania totalnie improwizowanego. A skoro udało mi się podpiąć drugi dysk i wpisać jego parametry w BIOSie, to przy okazji mogę w telegraficznym skrócie pokazać Wam, jak kiedyś, przed epoką programów klonujących partycje, można było transferować między nimi system. A zacząć należy od narzędzia FDisk, w którym najpierw trzeba wybrać drugi dysk fizyczny, aby w razie potrzeby posprzątać na nim, czyli pousuwać widoczne dla programu jako niedosowe partycje i stworzyć nową nadrzędną wspieraną przez ten system. Po restarcie komputera pojawić się powinien w systemie dysk D, który należy sformatować komendą format z opcją utworzenia na nim minimalistycznej wersji systemu, choć można było formatować dyski bez tej opcji, ale później trzeba było wywołać dodatkową komendę transferowania systemu już na sformatowany dysk i finalnie skopiować wszystko, co jeszcze nie zostało skopiowane z dysku C na dysk D. I gdyby nie jeden malutki szczegół, o którym zapomniałem, wystarczyłoby tylko wypiąć stary dysk i na jego miejsce wstawić nowy, skonfigurować w BIOSie jako pierwszy i zamiast tego dziwnego komunikatu system wystartowałby z nowego dysku, ale podtrzymam Was jeszcze troszeczkę w napięciu, a wyrywnych zapraszam do komentowania i późniejszego swoich przypuszczeń zweryfikowania, bo ja w tamtym momencie zająłem się monitorem, którego obraz niby można było podregulować śrubokrętem wtykanym do dziur pod wentylatorem, lecz widać było, że mimo lekkiej poprawy obrazu wciąż monitor jakiś problem z odchylaniem pionowym trapi, dlatego stwierdziłem, że jego płycie głównej przyda się recapping. W tamtym momencie dużo nie nagrywałem, bo mając do dyspozycji zaledwie kilka godzin za jednym podejściem ten zabieg przeprowadzić chciałem, a finalnie, po ogarnięciu wszystkich elektrolitów, które dzięki nadrukowanym na płytce oznaczeniom wymieniało się z dziką przyjemnością, złożony z powrotem w całość monitor przywitał mnie obrazem już bez niekształceń, ale znacząco podbitą jasnością. Być może był to efekt ustawień do wcześniejszych, już wyeksploatowanych kondensatorów i po ponownej regulacji jego ustawień zająłem się zrobieniem obrazu sektor po sektorze starego dysku, co następnego dnia okazało się ostatnią szansą, kiedy mogłem tego dokonać, bo od tamtego momentu oryginalny dysk, mimo stanowczych prośb, przestał już startować. Wygląda na to, że będę miał kolejnego pacjenta do kolejnego odcinka o dyskach twardych, a teraz, niejako nie mając innych możliwości, musiałem doprowadzić zastępczy dysk do pełnej używalności i dla tej części widowni, która nie wiedziała, a była w komentowaniu wyrywna, powiem, że jeszcze pozostało w narzędziu FDisk ustawić partycję tak, aby była aktywna. Jeszcze wspomnę o wyzwaniach, na jakie mogą trafić posiadacze tak starych maszyn jak ta podczas przenoszenia danych na coś współczesnego, bo może się okazać, że choć bohater odcinka jest PC-tem tak jak ten laptop, to nie uda się wprost zrobić tego. W tym przypadku problem tkwi w konstrukcji starych dysków, które mogą nie wspierać adresowania sektorów typu LBA, więc aby się przenoszeniem wszystkiego przez dyskietki nie zdołować, trzeba znaleźć dysk, który wspiera oba typy adresowania i przez niego dane kopiować. Wrócę już po raz ostatni do karty, dla której kolejnych 50 kondensatorów dokupiłem i tym razem wszystkie pomarańczowe sztuki na żółte wymieniłem. Tym razem po włączeniu... Powtórka z rozrywki, bo znowu te same ścieżki przysmażyło, tylko tym razem z powodu odwrotnie podpiętego kondensatora, którego wcześniej wybiło. Wymiana na nowy, tym razem aluminiowy i prawidłowo wlutowany, ponowna instalacja i odpalenie w celu poszukiwania magicznego dymu lub eksplozji, tym razem zaprowadziło mnie w okolice regulatora napięć, a kolejne... Już po dłuższym czasie pracy blisko śledzia, po którym byłem już trochę sfrustrowany, jednakże wymieniłem kolejny źle włożony kondensator i znowu sprzęciora odpaliłem, by tym razem
Niespodzianką, której uraczyłem, był brak efektów niekoniecznie specjalnych, a odpalenie aplikacji, z którą ta karta współpracowała, załącza na niej jakiś generator bądź przetwornicę napięcia i chyba tyle bez specjalnej, podpinanej do tej karty sondy jestem na tę chwilę w stanie zrobić, podobnie jak z aplikacją wymagającą przetworników ultradźwiękowych, choć udało mi się uruchomić aplikację oscyloskopu i wychwycić brum na ekranie po podpięciu kabla do mniejszego gniazda na karcie. Sam sprzęcior nie opowiedziałby o sobie tyle, ile jest w stanie pokazać zapisane na dysku oprogramowanie czy dokumenty, których z powodów oczywistych nie będę prezentować w całości, ale mogę powiedzieć, że sprzęcior dzielnie służył w instytucie związanym z lotnictwem i był używany do badania kondycji śmigieł oraz innych ważnych części silników samolotów, a jeśli wierzyć datom utworzenia i modyfikacji plików, prawdopodobnie ostatni raz był używany w tej roli i uruchamiany w 1995 roku. Sam Windows jest też cenną kapsułą czasu, bo pozwala przypomnieć, jak wyglądały i jak wygodne bądź upierdliwe były kiedyś aplikacje do obróbki grafiki Corela, czy też przebijający w tamtych czasach konkurencję, jeśli chodzi o edytory tekstu, Word wersji 6. Nie mogłem pominąć też schowanego w katalogu z narzędziami polskiego programu antywirusowego, chociażby dlatego, że kiedyś dokładałem malutkie cegiełki w rozwój jego. Podsumowując odcinek, powiem, że wiele o wskrzeszaniu sprzęciorów z tej epoki słyszałem, ale tak upierdliwej konstrukcji, jaką jest ta karta, to się nie spodziewałem. Brak nadruków pozwalających zorientować się, co i jak było wlutowane, czy poucinane końcówki, jakby ktoś bał się używać lutownicy, raczej nie świadczą o profesjonalnym produkcie, a o robionych w detalicznych ilościach prototypach, których testy w praktyce wykonywał klient. Idea komputerów oparta na komponentach składanych niczym klocki na miarę potrzeb bądź budżetów ma sporo zalet, ale z perspektywy długoterminowej dla twórców zarówno sprzętu jak i oprogramowania może być przekleństwem, bo nie dość, że parametry tych klocków potrafią ulec zmianie bez wsparcia wstecznej kompatybilności, jak i, patrząc w drugą stronę, maszyny te zazwyczaj jak stają się niepotrzebne, są rozmontowywane i w kawałkach zarówno sprzedawane czy wyrzucane. Często do tych komponentów dołączane były dyskietki bądź płyty z sterownikami lub aplikacjami je wspierającymi, które po takiej kombinacji dość często ulegały dezintegracji, a losy klocków, które były mniej popularne, niestety dość często były marne, bo dosztukowanie do czegoś takiego softu bądź sterowników z internetu jest raczej praktycznie niewykonalne. Dlatego też jestem wdzięczny osobom, które zdecydowały się taki sprzęcior podać dalej w całości, a ten, jak widać, udało się wskrzesić i całkiem możliwe, że jeszcze wystąpi na tym kanale, bo w zanadrzu mam inne ciekawe karty ze złączami ISA, chociażby taką z niejednym a czterema procesorami, o ile poza ofertami sprzedaży podobnych w internecie uda się znaleźć miejsce ze sterownikami. Choć to nie koniec przygód z tym sprzęciorem, to ja kończę ten odcinek tradycyjną już odezwą. Do zobaczenia, trzymajcie się. Oh.